przyjechaliśmy się wspólnie pomodlić, pobyć razem, poodpoczywać, pobawić się, pocieszyć się wspólnie, odpocząć i wielbić Boga w tym miejscu. A skąd przyjechaliście? Opęka. Mała Sureb to jest coś, co zawsze ogarniało te wszystkie parafie, tak? Bo mamy tutaj uczestników przecież różnych parafii. I z Grodowa Jaworeckiego, i z Bartoszyc, i z Elbląga, i z Olsztyna. Więc zawsze był ten zwyczaj, że od ponad 30 lat, że na Boże Ciało, kiedy jest no, wolne, że tak powiem, młodzież, a także dzieci, całe rodziny grecko-katolickie z różnych parafii przyjeżdżają tutaj do Cyganka, aby wspólnie się modlić, wspólnie świętować. Ania, daj mi to. Nie, więcej. Pod Dorąga. Głównym celem jest spotkanie mniejszości ukraińskiej, jest to też dla nas wolny dzień od pracy, dlatego skorzystaliśmy i wyszło 30 lat świeżo ukraińskim. Spędzić milej czas niż tak zazwyczaj, spotkać się właśnie ze znajomymi. Przede wszystkim też czynnie, prawda? Poznać nowych ludzi, przypomnieć sobie stare znajomości, między innymi pomodlić się razem. Gości na pewno są w tym roku z Olsztyna, są goście z Pasłęka, z Gniezna. Chyba jest, widzę, ludzie przyjechali z Branie, z Bartoszy, z Olsztyna, z Bartoszy, z Gdańska są ludzie. Najpierw była msza. I po mszy jest spotkanie dzieci na zewnątrz, gry, zabawy, spotkanie później przy ognisku, jakieś wspólne, miejmy nadzieję, że będzie śpiewanie przy tym ognisku. Również jest zaplanowany wyjazd nad morze dla dzieci, także każda grupa ze swoimi opiekunami pojadą sobie na zwiedzenie morza, bo oni wszyscy byli nad morzem pewnie jeszcze. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.